Dziewięć lat temu Polska zobowiązała się do przyjęcia zintegrowanego planu zarządzania Puszczą Białowieską, która jako jedyny obiekt przyrodniczy w naszym kraju znalazła się na liści Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jak ustalili kontrolerzy NIK, brak tego planu oraz konsekwencji we wprowadzeniu ograniczeń dotyczących prowadzonej w Puszczy gospodarki leśnej doprowadziły do tego, że funkcjonowały tam dwa niespójne, a częściowo nawet sprzeczne ze sobą rygory ochrony przyrody. Jeden wynikał z wpisania Puszczy Białowieskiej na listę UNESCO, drugi z planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000, uwzględniającego dwie unijne dyrektywy siedliskową i ptasią. Skoro wciąż nie przyjęliśmy dokumentu dla obiektu UNESCO, mogą być z nim niezgodne przygotowane do zatwierdzenia projekty planów urządzenia lasu dla nadleśnic Białowieża, Browsk i Hajnówka, które mają obowiązywać do 2031 roku. By temu zapobiec, NIK złożyła wniosek do ministra klimatu i środowiska o podjęcie działań zapewniających spójność przepisów krajowych z międzynarodowymi, których Polska deklarowała przestrzegać.